Hej, witajcie w Eurece. Zauważyłem, że spośród przygotowywanych przeze mnie odcinków największym zainteresowaniem cieszą się te, w których wspólnie obalamy jakieś mity tudzież nieprawdziwe twierdzenia. Nie inaczej będzie i w tym odcinku, w którym rozprawimy się z 5 mitami dotyczącymi ewolucji. Nazywam się Marek Kamiński i zapraszam Was do oglądania. Mit pierwszy to tylko teoria. To bardzo popularne stwierdzenie ma na celu zdyskredytować ewolucję jako tylko teorię, która nie jest do końca potwierdzona i stanowi jedynie jeden z kilku możliwych scenariuszy. W rzeczywistości jednak w świecie nauki słowo teoria nie oznacza mało prawdopodobnej hipotezy, lecz kompletny, opisywalny i poddający się weryfikacji system tłumaczący jakieś zjawisko, jak dajmy na to teoria grawitacji, której dziwnym trafem nikt nie wydaje się kwestionować. Jak zatem widzicie, mamy tutaj do czynienia jedynie z niuansem lingwistycznym. Mit drugi. Skoro pochodzimy od małp, to czemu małpy nie ewoluują w ludzi? To kuriozalne w swojej treści pytanie wynika najprawdopodobniej z pewnego skrótu myślowego, który stosuje się nauczając ewolucji na bardzo podstawowym poziomie, a według którego ludzie pochodzą od małp. W rzeczywistości jednak ludzie i małpy nie pochodzą od siebie wzajemnie, lecz posiadają jednego wspólnego przodka, który żył wiele milionów lat temu. Przodek ten w toku ewolucji zapoczątkował wiele gatunków, do których należą żyjące współcześnie małpy oraz ludzie. Mit trzeci. Nikt na własne oczy nie zaobserwował procesów ewolucji. Ewolucja w przypadku organizmów takich jak ssaki czy też gady jest praktycznie niemożliwa do zaobserwowania w toku życia jednego człowieka, gdyż wszystkie zmiany zaczynają być dostrzegalne dopiero na przestrzeni wielu setek tysięcy pokoleń. Istnieją jednak stworzenia, które rozmnażają się w tak szybkim tempie, że ich procesy ewolucyjne da się zaobserwować. Dobrym tego przykładem jest analiza procesu uodparniania się chorobotwórczych bakterii na antybiotyki, który to proces w niektórych sytuacjach może trwać nie dłużej niż kilka dni. Dzięki tego typu obserwacjom farmaceuci są w stanie szybko reagować i zaopatrywać rynek w najbardziej skuteczne leki. Mit czwarty. Skamieliny nie stanowią mocnego dowodu ewolucji. Przeciwnicy teorii ewolucji twierdzą, że ogromna ilość dostępnych nam skamielin to jednolite, wykształcone gatunki, w ramach których trudno znaleźć osobniki będące przykładami form przejściowych. W rozumieniu tych osób ma to stanowić dowód na to, że jedne gatunki nie są w stanie przekształcić się w drugie, co stanowi zaprzeczenie idei ewolucji. W rzeczywistości jednak sprawy mają się nieco inaczej. Naukowcy, a przede wszystkim muzea, posiadają w swoich zbiorach wiele tzw. gatunków przejściowych, jak chociażby Archaeopteryx, który był latającym gadem pokrytym piórami. Dodatkowo gatunki liczące wiele osobników, które dobrze dostosowały się do swojego środowiska, wykazują tendencję do lekkiego zwalniania procesów ewolucyjnych, podczas gdy gatunki zmuszone do nagłej adaptacji dokonują jej relatywnie szybciej, co może tłumaczyć stosunkowo mniejszą ilość skamielin gatunków pośrednich. I mit piąty. Ewolucja nie tłumaczy, skąd wzięły się moralność i sumienie. My ludzie przykładamy wielkie znaczenie do takich aspektów naszego życia w społeczeństwie jak etyka, moralność czy altruizm. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że przywiązanie do tych elementów stanowi cechę właściwą wyłącznie naszemu gatunkowi. W rzeczywistości jednak zachowania mające na celu nie tyle korzyść jednostki, ale i działania na rzecz szerszej społeczności występują również u innych gatunków, stanowiąc istotny czynnik pozwalający im przetrwać. Wiadomym jest, że bardzo złożona psychika ludzi sprawia, że mechanizmy społeczne, w których partycypujemy, odznaczają się wieloma zawiłościami, które być może nie znajdują swoich bezpośrednich odpowiedników w świecie zwierząt. Nie zmienia to jednak faktu, że wzajemna współpraca i działanie na rzecz grupy to wynik bardziej ewolucji niż naszej ludzkiej inwencji. Wielkie dzięki za oglądanie. Ważna informacja, jeżeli nurtuje Was jakiś temat, który chcielibyście poznać bliżej, dajcie proszę znać w komentarzach. Postaram się go dla Was zgłębić, a następnie przedstawić. W ten sposób będziecie mieli okazję wpływać na to, co ukazuje się na naszym kanale. Na dziś to wszystko. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia za tydzień.